Cześć, witam bardzo serdecznie, tu Magda. Dziś pokażę Ci przepis na pieczarki w zdrowej panierce. Jeśli chodzi o składniki, będziemy potrzebować kilka pieczarek. Ja tutaj mam akurat cztery, one są uprzednio umyte. Następnie zarodki pszenne lub otręby, olej kokosowy do smażenia, sól, pieprz, ja używam soli himalajskiej, jedną miarkę lignanu prymwitalnego, które świetnie wspomaga wątrobę, jedno jajo, polecam jaja eko, od kur z wolnego wybiegu i oczywiście patelnię do smażenia. Zacznę od przygotowania panierki i tutaj do jednej miseczki dodaję, tutaj ja mam akurat zarodki pszenne, ale mogą być również otręby, jedną miarkę lignanu prymwitalnego, lignan uprzednio zmieliłam i mieszam to wszystko razem. W drugiej miseczce rozbijam i roztrzepuję jajko. I teraz maczam pieczarkę najpierw w jajku, a następnie w przygotowanej panierce. W międzyczasie rozgrzewam patelnię i dodaję troszkę oleju kokosowego. I tak przygotowane pieczarki będziemy zaraz smażyć. Dodaję tutaj jeszcze troszeczkę pieprzu i soli, można oczywiście tego dodać do panierki, jak kto woli. I tak przygotowane pieczarki będę smażyć teraz na oleju kokosowym. Zdrowa i smaczna przekąska jest już gotowa. Naciśnij przycisk na ekranie, aby dowiedzieć się więcej na temat lignanu prymwitalnego. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, do zobaczenia.